A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwali głowami swymi i mówili: Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym, i stąp z krzyża. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 39 do 40 wersetu. Kiedy nasz Zbawiciel wisiał na krzyżu, był wystawiony na pośmiewisko widzów. Kpili sobie z niego, że on, który jakoby mógłby zburzyć świątynię i w trzy dni ją odbudować, sam siebie nie potrafi wyratować. W rzeczywistości to oni byli burzycielami świątyni jego ciało, która jednak została odbudowana, kiedy trzeciego dnia zmartwychwstał. Pan Jezus nie chciał ratować siebie samego. Poszedł na śmierć, aby ratować innych. Jakiż to był ból dla niego, że nikt tego nie chciał uznać, a w zamian za to wszyscy go wyszydzali w słowach: innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jednak najokrutniejsze szyderstwo było wyrażone daleko ostrzej. Zaufał Bogu, niech on teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie. Wszak powiedział: jestem Synem Bożym. Nawet na tę prowokację Bóg ze swojej strony w tym momencie nie zareagował. Niebo pozostało nieme. O cóż za niepojęta hańba i cierpienie. Potem słyszymy rozdzierającą serce skargę cierpiącego Pana Jezusa Chrystusa. Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? Boże mój, dlaczegoś mnie opuścił? Powód opuszczenia go przez Boga wyjaśnia nam Psalm 22, gdzie czytamy: Ty jesteś święty. Ponieważ Bóg jest święty, nie może oglądać grzechu. A Jezus, cierpiąc na krzyżu, za nas został tam uczyniony grzechem. Ostatecznie Pan Jezus Chrystus oddał ducha. Uczynił to po tym, jak zawołał wielkim głosem. Nie jak wycieńczony agonią człowiek, lecz w mocy swojej boskiej natury umarł dobrowolnie. Nie tak jak zwykle umierają ludzie. Był ofiarą, ale był nią z własnej woli. W całej swojej mocy i majestacie. Także jakże jest to godny uwielbienia Pan.